Na tej fali my. Teraz kurwa my. Byli bracia teraz, Włosi, kurwa, teraz my. Rodacy kamraci. Ani bez kompromisów nie będziemy zawierać żadnych pierdolonych sojuszów, bo nie są nam one potrzebne. Sami jesteśmy siłą. Uwierzcie w to, ludzie. Uwierzcie w to. Kto będzie chciał z nami, proszę bardzo. Ale na naszych warunkach. Na naszych warunkach. Zwyciężymy. Przejmiemy władzę. Dzisiaj nawet możemy taki refren, zwrotkę do hymnu polskiego zaśpiewać. Dał nam przykład naród włoski, jak zwyciężać mamy. Z Unią. Von, von, von der Leyen. Unii złamiemy kręgosłup w kilku miejscach. W kilku miejscach. W karku. W Krzyżowej i w Lędźwiach, żeby się już nigdy więcej nie podniosła. Bo co to jest Unia? Nie mylcie Unii z układem w Schengen. Nie mylcie z Europą. Nie, Europa jest starsza niż technokraci z Unii. Unia to jest sztuczny twór, ideologia. To jest rak. Lewacka narośl, ideologia. Narośl, to jest gejropa. Tak jest. To jest narośl, która czerpie naszą krew. Narośl na klubie rzymskim, który gnoi ludzi, niszczy, wysysa ich energię. Narośl, jak Wojtek mówi, która... Rak. Niszczy organizm, na którym rośnie. Rak. Rak. Pasożyt. Pasożyt. Obrzydza nam. W czystej formie. Chcecie zobaczyć, jak wygląda twarz pasożyda? Pokażemy wam. Dajcie kurwę. O, proszę bardzo, oto wampir z Brukseli, pijawka, wypije wszystko. Zobaczcie, jak jest wystylizowana w różowym kostiumie, w białej bluzce. Delikatność. Niewinna czystość, piękna fryzura. Łapki w meduskę. Tak, piękne dłonie zadbane, kobieta. Nie, to jest bestia. To jest bestia. Ma wokół siebie twory podłe i jadowite. To jest człowiek, który się nie zawaha skazać miliony na śmierć. To jest człowiek, który się nie zawaha skazać miliony na biedę. To jest człowiek, który się nie zawaha skazać miliony na wielką niepewność. To jest bestia. To jest diabeł. Diabeł jest subtelny, ma różowy żakiet. Blado-różowy żakiet. Ale nie dajcie się omamić, nie dajcie się oszukać. I w bardzo dobrym anturażu jest. Ta flaga za nią jest w sam raz. Unii Amerykańskiej. Tak jest. To są te dwie bestie. Jak się mają bronić zwykli ludzie? No, przede wszystkim muszą się zacząć bronić. Muszą się zacząć bronić. Taki mój jeden znajomy rolnik, fajny chłop, ciężko pracujący na ziemi, dzisiaj ma wykopki, piękne zdanie powiedział o takich bestiach jak ta von der Leyen, że to jest, panie, taka żmija, że krew wypije, a dziury nie zostanie. Śladu nie zostanie. Tak. My to widzimy. I ten nasz Zmorawiecki, który się łasił do niej, tak mu dupa chodziła i na lewo i na prawo i ma taki charakterystyczny uśmieszek swój. Jak się łasił, spierdolił wszystko wzorcowo, bo miał spierdolić. Nie dajcie się zwieść. Rodacy kamraci, byliśmy pierwsi w artykułowaniu niezgody. Byliśmy pierwsi w samoobronie. Tej samoobronie, która się zaczęła. Ta samoobrona w momencie, kiedy uchwalono pandemię. Jesteśmy już bardzo daleko. Maszerujemy dalej. Oto Włochom lżej i łatwiej niż nam. Mają trochę lepsze położenie geograficzne. Z trzech stron mają morze, a tylko z jednej strony przyjaciół. My zaś mamy z trzech stron przyjaciół, a tylko z jednej morze. Włosi mają troszkę lepiej. Ale ten moment, kiedy leci to ścierwo masońskie w dół, ścierwo masońskie wzorowane na gwiazdach, które są związane z, przede wszystkim z
tymi wizjami fatymskimi, z objawieniami fatymskimi. Ale nie dajcie się zwieść. Diabeł bardzo często przybiera ornaty. I ogonem na mszę dzwoni, tak? Jak to lud polski piękne określenia dawał. Tak jest. Cóż, zobaczymy. Zobaczymy, na ile nam pozwolą. Przede wszystkim nie bać ich. Nie bać ich. Nie bać ich ani kropli strachu, ani kropli zwątpienia. Piękny moment. No rzucaj, synku, tę ścierę. Rzucaj. Wiesz, co mi się przypomniało, synek? Jak myśmy zrzucali. Dawaj to, kamraci. Nie szkodzi, że to tylko my dwaj. To wy wszyscy. Ci wszyscy, którzy oglądali ten film, dali kciuk w górę. Wy też z nami zdejmowaliście tę szmatę. Możemy sobie pogratulować wszyscy wzajemnie. Pierwszy Dmowski. Triumf to był pierwszy objaw wolności. Niezgody. A żeby sobie poprawić humor, to proszę bardzo. My nawet też. Bez dźwięku.